Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym oto materiale, w którym rozpoczniemy serię z kwalifikacji do Gwent Open, w których brałem udział. Ponieważ tak jak śledziliście, na pewno w poprzednim sezonie udało mi się zakończyć sezon w top 64, przez co miałem możliwość udziału w kwalifikacjach do Gwent Open. Kwalifikacje są podzielone na dwa dni. Pierwszy dzień top 64 walczy o top 16. I następnie 16 najlepszych zawodników w drugim dniu walczy o dwa sloty właśnie na Gwent Open, czyli dwie osoby z tych 64 dostaną się do tego turnieju. No i brałem udział w kwalifikacjach, no i tutaj w tym materiale zobaczycie jak te moje zmagania wyglądały. Generalnie całą serię podzielę na odcinki, a w każdym odcinku będzie jeden mecz, ponieważ format tych kwalifikacji jest taki, że pierwszego dnia gramy w systemie szwajcarskim 6 rund i następnie właśnie po tych 6 rundach 16 najlepszych zawodników awansuje dalej. Generalnie sytuacja wygląda tak, że jak się przegra 4 razy, to się odpada na 100%. Jak się przegra 3 razy, to też praktycznie nie ma szans awansować do top 16. Dlatego celem jest wygrać 4 właśnie z tych 6 pojedynków. No, tak to wygląda. Generalnie w tym materiale pierwsza runda. W pierwszej rundzie moim przeciwnikiem był gracz o niku Danirai. Jeśli chodzi o bany, w tym pojedynku to wygląda to tak jak widzicie na ekranie. I w ogóle, jeszcze zanim przejdziemy do samych gierek, to tak, w opisie znajdziecie talie, którymi graliśmy sobie w tym turnieju. Jak ktoś jest zainteresowany, czym właśnie pro playerzy sobie grają na turniejach, no to w opisie można to znaleźć. I chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Życzę wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że gierki wam się spodobają. Okej. Dobra, wydaje mi się, że od kręgu życia musimy zacząć. Chodź do mnie, wiewióreczko. Ja mogę do tyłu.
O, powinienem był do tyłu chyba. Robię co muszę. Dobra, on gra wiewiórkę. Ale i tak wydaje mi się, że Worf odrodzenie natury rzucić. Nie ma żadnego fanisza. Ludzie to szumowiny. Wolę elfy, krasnoludy, skrzaty nawet. Czego tu szukasz? V zaczyna być całkiem duży. Zasadniczo musimy widzieć obrońcy puszczy tutaj. Oczywiście pójdziemy na długą trzecią. Okay. Jest nie najgorzej, myślę.
Barby gazu? Ciekawe. Trochę ryzykowałem tym mulliganem. Okej, on jeszcze ma teoretycznie Brooksy dwie. Pytanie, czy powinienem się napalać na dunkę. Dwa ładunki do wódcy. Ja rzucę dunkę najpierw. Od razu zbiję larwę jedną. Poziomki zbierasz, a strzały w łeb to zebrać nie chcesz? Nie. Właśnie, to urośnie sporo. Z kolei dużo tracę, jak wrzucę teraz lekcje przyrody. Zdaje mi się, że musimy zignorować. Moje ludzkie imię nic dla mnie nie znaczy. Potem Hamadriadę. Okazujcie litości! To moje drzewo. Urodziłam się z nim i z nim umrę. Pytanie, czy uda nam się zaudwaliłować to. Nie jestem przekonany. Dobra. Pytanie, co ja chcę zbić? Brooksa chyba urośnie więcej. Też nie, bo to jeszcze...
Następnie odrodzenie natury, Gezras, Pauli, pirotechnik, na końcu Gord jest git. W sensie ja tutaj nie mam nic do myślenia za bardzo. W tej pozycji. Tolpanisza nie ma, więc oczywiście Hamadriadę tutaj boostujemy. Konsumów nie jesteśmy w stanie powstrzymać, więc liczymy po prostu, że outvalue zrobimy. Fajnie byłoby, jakby te drzewce z tyłu się pojawiały. Też nie ukrywam. Klątwa drzewców w pierwszej grze. Trzy drzewce i wszystkie do przodu. To może mnie potencjalnie 9 punktów kosztować. Tak ciemno, tak cicho. Nie wypaczyliśmy procesu mutacji, wręcz go ulepszyliśmy. No, te trzy drzewce by dostały buffa. Trzy razy. Później trochę smutne, jak przegram po prostu. Nie wiem, ile on jeszcze ma tych wyciągarek. Dobrał wszystkie. Jeszcze ADC ma i Wilema. Kurde, jak dobrał wszystkie wyciągarki, to duży farcik. Jak ma jeszcze dwa wije, no to jest GG. Jak ma jednego, to będzie Claw. Dobrał wszystkie. Wow! Jestem pod wrażeniem. Dobra rada, nie trzęś tym. No to nie mogliśmy nic lepiej zrobić niestety. Ale to, że dobrał wszystkie wyciągarki, to jest niesamowite. Sześciuteńki, więc mimo, że perfekcyjnie dobraliśmy, i tak ciutkę za mało. Znaczy ciutkę, nawet dużo za mało. A, jeszcze unlucky. Mogą tu mieć 3 punkty więcej. Jest dużo zabrakło. Ale nie mogą tej gry inaczej zagrać. Peszek. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Hmm.
Wiedźmin bez honoru nigdy nie zyska mego szacunku. Kółko tylko bełty i bełty, aż mi się niedobrze robi. Gra jeden turniej rycerski. Wydaje mi się, że wypada zagrać tak. Skoro i tak nie mam Wiedźmina Gryfa, żeby w ten sposób. Dawaj, teraz może mi już zbić, bo to mnie nie boli. Czy zamiast tego mogę potrenować na wahadle? Jestem w tym znacznie lepszy. Teraz Wesemir. Niewiele już zostało z tego świata. Gra obrońcy i gra Kolgrima. Strzał za 5 się w ogóle do niczego nie przyda. Jedynie może ewentualnie oczyścić obronę, ale nie, to jest niemożliwe. Dobrze, że Hajdawer wyskoczył. Teraz zasadniczo możemy go puszować. Strzał jest useless jak nic. Kosynier. Jest najgorszy. A też nie jest najlepszy. Okej. Mogę wyciągnąć trio. To będę próbował zrobić. Potem z desantu Kostiniera na 2-0 lecimy.
Honor? Owszem. Ale nie za darmo. Albo z desantu konia, bo w sumie nie muszę zejść do adrenaliny. No lokniemy tego Madoka. Nie ma nic sensowniejszego. Nie pomogę, jeśli dożyję. Teoretycznie jak spinguje, to może w swojego Madoka strzelić, ale... Ale to jest Worf dla mnie. Zasadniczo chcę zejść z adrenaliny, więc wypadałoby zagrać descent. Chyba najlepiej w tego rycerza, bo ten rycerz będzie mi talię zasyfiał później w top decku. Wiesz, no kostnierze z top decku też jakieś wybitni nie są. Ale teraz lepiej zagrać rycerza. Tria jeszcze nie mogę. Będzie ten rycerz. Wiohoracy! Ten lock mógł być na Colgrim, ale on tak ma obrońcę, nie? Więc to jest takie... Tak na razie jakoś Tali nie zasyfił mocno. Mam tylko trzy karty, ale jeszcze skrócę Wiedźminów. Jego mentorzy nie są jacyś super. Mam kartę za 8 najdroższą. Spokojnie, nie ruszaj się. Niedługo będzie po wszystkim. Nie jest jakiś wybitny. Wrócę do Trio, rzucę Leo. Ale nie, czy chcę Keldara teraz. Tworzę tokeny i on te tokeny będzie mi zasyfiał. Niby. Ale jak nie ma zablokowania... Wyciągnę po prostu. Takie negocjacje, to ja rozumiem. I nawet ja tego Keldara nie muszę rzucić. W tej rundzie mogę sobie rzucić Leo po prostu. I powiedzieć elo. Leo wchodzi za 9, to nie jest jakieś wybitne. Mentora chciałem chyba zostawić na kolejną rundę. Chyba tego też zostawię. Muszę kiedyś spróbować. Jest 29 do zrobienia.
Ten unsafe też za wiele nie robi, więc mogę go po prostu rzucić. To jest 25. On robi mentorami 8. Nie, rzucę tego unsafe, na 2-0 możemy go zrobić. Nie dawaj mu tyle czasu na reakcję. Zawsze uderzaj pierwszy, bez wahania, bez litości. Nie ma czym tego wygrać raczej. Będzie wasz mość zadowolony. Potwory? Nie. Na razie zapolujesz na zwykłą kozę. Teraz nie ma odpowiedzi na Kaldara. Zostaje, znaczy ma tylko Kolgrima i obrońcę. I te Madoki. Ale to jest różnica w talii taka dosyć niewielka. Myślę. Czy sobie skrócę jedną kartę? Będę 2-0 w sumie robić. Byłby bezpieczniej. Do diabła z waszymi oskarżeniami. Po co miałbym zabijać dziecko? Do rzeczy. Muszę wreszcie jeśli to widzieć. Nie będziesz wystarczająco szybki, wiatrak grzmotnie cię kijem. Nie oczekuj, że przeciwnicy grzecznie ustawią się w szereg. Ale ja nie lubię trenować na grzebieniu. Rycerzom przypadają księżniczki, a nam co? No nie mówcie, że to strołowałem. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jeśli nie będziesz wystarczająco szybki, wiatrak grzmotnie cię kijem. No, chyba na szczęście nie strołowałem. 12, 3. Dobra, trzeba było na 2-0 robić, ale na szczęście wygrywamy. Trzeba było na 2-0 robić. Kurde, ledwo. Bez jednostek same spelki. To jest nie najgłupsze.
przez Seordę! Enard Fein! Dobrałem jeszcze lekki przyrody. No tutaj proaktywności nie ma. Zasadniczo. Zawsze uderzaj pierwszy. Bez wahania, bez litości. Really? Czasem już mi się nie chce. Widziałeś gdzieś zapalnik? Co jest lepsze od martwego szlachcica? Dwóch martwych szlachciców. Nie mogę grać dalej. Ja nie wiem czym.
bez litości! Lubię innowacje. Ciężka sytuacja jest. Ja muszę pirotechnikę. Jeśli pocieszy cię to, panie, nagroda za twą głowę jest naprawdę olbrzymia. Szumi las. Kurde, ale Kolgrim mnie rozwali pewnie znowu. Kolgrim, taka zbalansowana karta. Będzie wasz mość zadowolony. W gruncie rzeczy to mój zleceniodawca prawdopodobnie śmierci, nie ja. On już olinuje na niego. Unlucky znowu, no. Once again.
miłości jest jak na wojnie. Pokazała nam drogę. Colgrimem to wygra, no. Colgrimem to wygra. Tak WC Pirotechnika, on WC Colgrima, Colgrim wchodzi za 9. Wiedźmy odyńcem. Potwory? Nie. Na razie zapolujesz na zwykłą kozę. Jak będzie tak. Ciekawe. Bezpieczna robota, mówili. Włos ci z głowy nie spadnie. Ale Colgrim to wygra. Colgrim to jest super zbalansowana karta, która robi 25 punktów. No, w sumie Dumbligan trochę bez sensu. No. Lucky. A, ten mulligan bez sensu zrobiłem, trzeba było zachować pirotechnika numer 2. Ale bez szans niestety. Jest totalnie bez szans. 0-0. Dobry człowiek to martwy. Obojętnie w sumie. Siekierka i skierka, bum! Klogersi.
Może niedobry. Lubię się droczyć ze swoją zwierzyną. To była Eitny, albo Brońca Puszczy może. Powołując się na to jakąś nadzieję bym widział może. A tak to niestety nie widzę. Jakby to był obrońca, myślę, że to nie było niemożliwe, bo mnie zaklogował, ale tak czysto teoretycznie bym miał 10, z 8 miałbym 13. Gdybym miał 8, bo nie wiem, czemu on turę czekał. No peszek niestety 0-1. GG.